Wiesz, dlaczego niektórzy mówią, że rozcieranie ołówka jest złe i nigdy nie można tego robić? Takie przekonanie wzięło się ze szkół artystycznych. Uczą one budowania formy od najprostszych kształtów i nauczyciele chcą zobaczyć ślady tego procesu na kartce. Chcą widzieć wszystkie linie pomocnicze, za pomocą których budowany był kształt i poszukiwane były proporcje. Dzięki temu wiedzą, w jaki sposób uczeń pracuje i mogą przeanalizować jego błędy. Rozcieranie wymazuje wszystkie ślady tej pracy. Równie dobrze uczeń mógłby nanieść szkic za pomocą kalki i nałożyć walor na pracę. Niestety nie o to chodzi w nauce rysunku, dlatego rozcieranie jest również niepożądane na uczelniach artystycznych. Jeśli starasz się zdawać na uczelnie plastyczne, to unikaj rysunków, na których dużo rozcierasz. Daj szansę zobaczyć nauczycielom, jak wygląda twój proces tworzenia, żeby mogli pokazać ci, jak możesz go udoskonalić.